Sagst du. Oh, this you crazy mother. Kanał Fanka. Będziecie mogli tutaj zobaczyć, jak znane wam gwiazdy robią niespodzianki swoim fanom. Ale dzisiaj przygotowałam dla was niespodziankę połączoną z prankiem na moim rodzeństwie. Dzisiaj mamy Halloween, dlatego w tym odcinku robię niespodziankę swoim kuzynom, którzy mają po 7 lat i robię im halloweenową zabawę. Zobaczcie, jakie będą ich reakcje. Jesteśmy już w mojej kuchni, ja przygotowuję babeczki dla dzieciaków. Cała zabawa będzie polegała na tym, że będą losować babeczkę, ale nie może być tak pięknie i kolorowo, bo w niektórych z nich będą poukrywane niedobre składniki. Ale wiadomo, jesteśmy tutaj łagodni, bo to są tylko dzieciaczki, dlatego będą się mogli napotkać na ketchup, majonez, musztardę albo sos czosnkowy. A na końcu chcemy wkręcić mojego brata Kamila, wykonać na nim prank. Ten prank już krąży w internecie, chcemy spróbować go właśnie na Kamilu. Będziemy go wkręcali, że jest niewidzialny, że Czarek nauczył się sztuczki ze znikaniem. Zobaczymy, co to wyjdzie, bądźcie do końca. Mój kuzyni mieszkają obok mnie, teraz idę i powiem ci, że nagrywamy odcinek. Jest już dosyć późna pora, ale zobaczymy, czy będą chcieli nagrać. No to słuchajcie, teraz pukam po nich. Kamil, Nina! O, jak super wyglądacie! Widzicie, że nagrywam cię odcinek na moim kanale? No, to dawajcie szybko zakładajcie buty i idziemy do nas. Dobra, ale do Warszawy? Nie do Warszawy, tutaj! Dawajcie! Jakie duchy! Moja ekipa jest gotowa! Jesteśmy już, dochodzimy do starego domu! Strachowego domu! Nawiedzonego domu! Tak! Losujemy babeczki. Losujemy numerki. No to ja może pierwszą. Poczekaj. Ale pamiętajcie, że możecie natrafić na niedobrą rzecz. Jemy po kolei. Jest ważna zasada. Trzeba zjeść pół babeczki. Kto jest pierwszy odważny? Ja. Kto chce pierwszy do sobie? Ja. Dobra, no Kamil, no to dziewczyną się ustępuje. Trzy. Tutaj to odłożymy. To jest trójeczka. Zobaczymy. Dobra. Ninie się udało. Wylosowała kolejną babeczkę. No. Co? Oj, dwa wziąłeś. No, to jedną. O, dwójkę. No to bierzemy dwójkę. Nina, dobra, pomogłaś mi. Mamy dwójkę. Oj, coś. Bo czuję, że to jest zła babeczka. Ja też. Odkładamy, uwaga. Ale usiądźcie, bo teraz Ada spróbuje. Chyba no, proszę. Proszę. Jak największy. No. No i co, dobra? Oho! Zobaczyłeś? Co tutaj było? To był sos czosnkowy. Cztery. Numerek cztery. Okay. Zła baba. Zobaczymy. Ja wiem, że jest zła. Nie no, co ty, no nie jest zła. Hej, szatunenka próbowała Oreo z ketchupem, nie jest na to. O właśnie. Dobra, mamy babeczkę numer 8. To coś jest. Dużego. Dużego. No Nina, nic się nie stanie, bo się nie otrujesz. No właśnie. Ofu. No musisz spróbować. Coś tu jest. Ale musisz spróbować, Nina. Musztarda. No ale musisz go zrobić. Musisz. Nie.
Nie! Wazmut fail to ma być fail! No, no, czyli Nina ma minus. Czyli Nina ma minus, czyli ma 0-1-0. Piątka! Dobra, to teraz. Wiedziałam, że tu będzie już. Dobra! Mogę zabrać sobie niepokerka? Tak. Za chwilę. Pyta? Pyta! Tak, ale trafi, dobra. 1-1-0. Dobra, mamy to. Teraz ja. Czekaj! 6. Dobra. Ja miałam. To jest facet. On się nie boi. Ale kto ja? Jaki gryz! No. Co to jest? Śmietana. Co to jest? Nina, usiądź. Nie czuję. Słuchajcie, to są jaja. Kamil wylosował po raz drugi złą babeczkę i po raz drugi nie czuje złego smaku. No Kamil. Aha, no to czyli dobre. Ale dobra, ale teraz ja. Ale po prostu nie dało się tego połknąć. Dobre, ale czyli na pół. No a teraz mamy dla was niespodziankę kolejną. Bo, słuchajcie, chcemy na was przećwiczyć trik, którego Czarek uczy się już od bardzo dawna. Ale, żeby wykonać tę sztuczkę, każdy z was musi po kolei tutaj zostać. Będziemy zostawać po jednej osobie. Nie, ja pierwszy. Nie, Kamil zostaje jako pierwszy, bo Kamil wygrał challenge. Więc Kamil będzie jako pierwszy testował nową sztuczkę Czarka. Ja dobra. Czarek, ja się boję. Matko. 3, 2, 1. Czarek, gdzie on jest? Jezu! Jezu! Ja wiem, co to jest. Wiem, co to za sztuczka. Wiem, że mnie nabraliście. Nabraliście mnie. Chodź tam. Ale nie się nabrać. Bo taki youtuber robi na dziadku. Wiem, że teraz Nina może zobaczyć tę sztuczkę. Ale ona nie widziała tego? Nie. Żebyśmy znowu nie byli spaleni. Lat. Dziś robię to pierwszy raz w życiu. Z Kamilem nie wyszło. Okej. Generalnie ta sztuczka polega na tym, że jedna osoba, którą chcemy zaczarować, siada na środku łóżka. Na kanapie, tak. Na środku kanapy. Nina, muszę cię przykryć kocem i wypowiedzieć magiczne zaklęcie. Hamuradabi, sojere freestyle uno destris, żyli papao. Po wypowiedzeniu słów uno destris i na wstrychnięcie palcy Nina zniknie. Uno destris. Gdzie ona jest? Zobacz, musisz się to. Nina, jesteś tutaj, musisz się. Nina, gdzie jesteś? Nina, gdzie jesteś? Nina, widzę, ruszę się. Jest? Tak, tak. Jest, Jezu, Nina, nie widzę cię. Nina, jesteś tu obok mnie? Jezu, ja ją czuję, ale nie widzę. Pokaż. Nina! Gdzie jesteś, Nina? Gdzie poszłaś? Nina! Nina! Nina, gdzie poszłaś? Nina, chodź tu! Nina! Nina, gdzie jesteś? Nina! Jeżeli osoba zaczarowana jest niewidzialna przez ponad 10 minut, to wtedy znika na zawsze. Szybko wracamy, żeby ją zaczarować. 3. Amuharadabi! Psy! Jest! Jeny! Się dało nabrać? Nina! Czekaj, gdzie ty zobaczmy, byłaś? Czy naprawdę to jest... Jest! Jest! Mamy ją! Jestem jeszcze niewidzialna! Proszę, jeszcze raz! To moje dzieci są szalone. Nina! To była wkrętka! Dałaś się wkręcić! Nie byłaś niewidzialna, no coś ty! Nie mówię was! Chciałabyś tak zniknąć na zawsze na... No coś ty! Leży mnie chwilę zrobić jeszcze niewidzialną. Nie! Nina, a co ty byś zrobiła, gdybyś była niewidzialna? Naprawdę? Do Grecji by poleciała. Marzą nam się wakacje w Grecji, co? To była wkrętka. To była wkrętka, ale ja chcę wam podziękować. Chodź, Adaś.
że wzięliście dzisiaj udział w moim odcinku, że była fajna zabawa. Naprawdę, ty myślałaś, że jesteś niewidzialna, co nie? Kręcić się dała. Ona była niewidzialna przecież. Ale to fajne uczucie, co? Nikt cię nie widział. A ja sama siebie widziałam. Dobra, hej, katulenka. Nie jestem jej katulenka! Mam taka Grażynka! Przepraszam, że tak życzę. Hej, katu Grażynka! Nie!